Ja bym jednak chciała podkreślić, że te nierówności mają dużo różnych wymiarów i to właśnie również wynosimy z ekonomii feministycznej, które są kompletnie niewidoczne również w takich zwykłych, zwykłych statystykach GUS-owskich przynajmniej. Na przykład nie zwraca się, w przypadku polityki PiS być może dochodzi do pewnego wyrównania poziomu ekonomicznego pomiędzy gospodarstwami domowymi, natomiast bardzo wzmacnia się nierówności wewnątrz gospodarstw domowych. I w tym wypadku moim zdaniem trudno jest mówić o lewicowości tej polityki, ba, trudno jest zgodzić się na to, żebyśmy ją popierali tak, znaczy nie zwracając uwagi na takie konsekwencje. Wydaje mi się, że to jest jednak dosyć ważne, żeby nie brać pod uwagę tylko i wyłącznie tych oficjalnych, powierzchownych wskaźników ekonomicznych, typu zmniejsza się nierówność, ponieważ okazuje się, że na przykład dla kobiet paradoksalnie pewne rozwiązania neoliberalne są zdrowsze niż, co jest strasznie smutne oczywiście. I tutaj też musimy, nie wolno nam tego popierać na ślepo, ale jedno i drugie niestety nie jest zmniejszaniem nierówności par excellence.